Dzień dobry, kochani. Z tej strony Ola i wasze upragnione My Morning Routine. Weekendy zazwyczaj budzę się sama około 8. Uwielbiam długie weekendowe poranki, bo mam wtedy dużo czasu na różne rzeczy, których niestety nie mogę robić w tygodniu. Na przykład sprawdzanie portali społecznościowych. Do moich linki macie w opisie. Niestety na ścielenie łóżka w tygodniu też czasem brakuje czasu, więc weekend raczej tego nie pomijam, ale potem często jeszcze kładę się na 5-10 minut. Pewnie niektórzy z was dobrze wiedzą, że muzyka to moje całe życie, więc rano nigdy nie może jej zabraknąć. Oczywiście The Neighborhood, no ewentualnie jeden z moich ulubionych zespołów, The 1975, The Steel albo Arctic Monkeys. Oczywiście myję zęby i twarz, a zamiast kremu nakładam często azjatyckie maseczki namilżające albo regenerujące. Uwielbiam je i zawsze zamawiam je z internetowych drogerii, bo tak jest mi najłatwiej. I ta akurat jest z zebra.pl, tak jak kilka innych kosmetyków, które pokażę wam jeszcze w tym filmie. Na śniadanie raczej nie jem nic skomplikowanego, kanapka z serem, albo z moją miłością z Dubaju hummusem i warzywa. A, no i kawa. Obowiązkowo z cukrem i spienionym mlekiem. Najtrudniejszy i najbardziej czasochłonny proces to dla mnie zawsze wybieranie ubrań i spędzam dobre kilka minut w garderobie, ale na szczęście z biżuterią idzie mi trochę łatwiej. W weekendy często testuję makijażowe nowości. Ten korektor jest z jednej z moich ulubionych firm, Pupy, i ma cudowny różowy odcień, który niweluje cienie pod oczami. Znalazłam też ostatnio swój idealny zestaw do konturowania twarzy, nareszcie w chłodnych tonach, jest on z Gosha. I jeżeli macie na niego ochotę lub na jakikolwiek inny kosmetyk z Ezebry, to mam dla was kod rabatowy alexisolaezebra.pl, który daje wam 5% zniżki na cały asortyment sklepu. Oczywiście linki macie w opisie do sklepu, jak i do wszystkich kosmetyków. Ostatnio stwierdziłam, że brakuje mi pędzli do oczu, więc zamówiłam sobie dwa nowe. Rozcierający z Hakuro, dzięki któremu nauczyłam się blendowania, i taka mała kuleczka z Kawaii, która jest idealna do dolnej powieki. Bardzo często pytacie mnie o mój ulubiony tusz do rzęs i jest on również z Pupy. I bardzo się cieszę, że znalazłam na Ezebrze wersję wodoodporną, bo dzięki temu będzie mógł mi towarzyszyć przez całe wakacje. Ostatnio odchodzę od nude matów na ustach, dlatego tutaj używam soczystego błyszczyku, również z Pupy, i według mnie jest idealny na wiosnę i chcę się skusić jeszcze na kilka odcieni, bo uwielbiam jego formułę. Dziś rzadkość, bo zrezygnowałam z kręcenia moich włosów i postanowiłam je po prostu związać. No i na koniec zapach, okulary i jestem gotowa na zakupy, spotkanie ze znajomymi czy nagrywanie. Także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dajcie znać, co o nim sądzicie w komentarzach. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Pa!